Nadchodzące tygodnie przyniosą wiele inicjatyw zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców miasta. Ci drudzy już w najbliższy weekend mogą spotkać się przy muzyce biesiadnej, która popłynie ze sceny w parku przy Wąbrzeskim Domu Kultury. Wąbrzeska Biesiada Seniorów to impreza organizowana przez Wąbrzeski Dom Kultury już od 14 lat. Corocznie skupia ponad 400 uczestników z całej Polski. W tym roku do wspólnej zabawy zapraszamy Państwa już 16 lipca od godziny 10. W parku WDK zaprezentuje swój talent muzyczny niemal 30 zespołów seniorskich. Warto spędzić ten letni, wakacyjny dzień z nami. A teraz informacja dla miłośników zabytkowych pojazdów. 23 lipca w Wąbrzeźnie tradycyjnie jak co roku spotkają się pasjonaci pełnoletnich czterech kół. Od godziny 10 plac Jana Pawła II zamieni się w mobilną ekspozycję, którą odwiedzają fani motoryzacji. Oprócz możliwości zwiedzania organizator pomyślał również o szeregu atrakcji, wśród których zapewne nie zabraknie konkursów sprawnościowych. Ponadto statuetki otrzymają właściciele najstarszego auta, najoryginalniejszej stylizacji i najoryginalniejszego pojazdu. Czwartą statuetkę przyznają odwiedzający wystawę, będzie to nagroda publiczności. Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w biurze organizacyjnym WDK otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe wynosi jedynie symboliczną złotówkę. Organizatorem mobilnej plenerowej ekspozycji jest Wąbrzeski Dom Kultury. Zapisy oraz bliższe informacje w dziale animacji Kultury WDK. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lipca, również drogą mailową na adres animacja@wdk.wabrzezno.pl. 12 sierpnia o godzinie 10 tradycyjnie już w parku WDK planowana jest wystawa psów rasowych i nierasowych. Po raz trzeci w Wąbrzeźnie właściciele psów będą mieli okazję zaprezentować swojego pupila. Na zwycięskie psiaki czekają medale oraz atrakcyjne nagrody. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie wdk.wabrzezno.pl lub w dziale animacji Kultury WDK i dostarczyć ją do 3 sierpnia. Oczywiście podczas imprezy nie zabraknie dodatkowych atrakcji, ale o tym dowiecie się Państwo korzystając z oferty Wąbrzeskiego Domu Kultury, do czego serdecznie Państwa zapraszamy. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie Wąbrzeskiego Domu Kultury lub siedzibie placówki. Miłośników sztuki plastycznej zapraszamy do Wąbrzeskiego Domu Kultury na plener malarski prowadzony przez Andrzeja Sobczyka, artystę malarza mieszkającego i pracującego w Warszawie. Trzydniowe spotkania przy sztaludze odbędą się w terminie od 16 do 18 sierpnia. Pracę uczestników będzie można zobaczyć podczas otwarcia wystawy 19 sierpnia o godzinie 12 w WDK. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze proszone są o kontakt z działem animacji Kultury WDK. Koszt uczestnictwa w plenerze wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia bloki malarskie, farby akrylowe oraz medium akrylowe. Natomiast w pozostałe akcesoria uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie. Na zgłoszenia czekamy do 4 sierpnia. Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona. Letnie wakacyjne popołudnie nakłania do spacerów na świeżym powietrzu. Aby umilić Państwu ten czas, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na Wąbrzeski Rynek, aby posłuchać muzyki biesiadnej. Już 20 sierpnia po raz czwarty zagrają kapele podwórkowe. Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie, zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 11 sierpnia na adres organizatora lub adres e-mail. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie wdk.wabrzezno.pl oraz w dziale animacji Kultury WDK. Ciekawą propozycją Wąbrzeskiego Domu Kultury na aktywne spędzenie wakacji są warsztaty manualne dla dzieci pod tytułem filcowanki. Zajęcia prowadzone są przez Martę Paradowską, zaplanowane zostały w dniach od 28 do 30 sierpnia, w godzinach od 16 do 18. Podczas trzydniowych spotkań młode osoby wykonywać będą maskotki i inne ozdoby z filcu.
Koszt warsztatów wynosi 25 zł od osoby. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Zapisy w dziale animacji kultury. Liczba miejsc ograniczona. Wakacje to czas wypoczynku, podróży i ciekawych eskapad. Letnie wyjazdy niewątpliwie niosą za sobą wiele fajnych przygód. Jeżeli któraś utkwi Wam szczególnie w pamięci, możecie przelać ją na papier i wziąć udział w konkursie Wakacyjna Przygoda. Organizatorem plastycznej inicjatywy jest Wąbrzeski Dom Kultury, a mogą w niej wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Pracę należy dostarczyć osobiście do działu animacji kultury WDK lub przesłać na adres organizatora do 25 września. Regulamin dostępny na stronie WDK wabrzezno.pl oraz dziale animacji kultury WDK. Już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na jesienny koncert grupy Milano, czołowego przedstawiciela nurtu muzyki tanecznej. Na wąbrzeskiej scenie artyści zaprezentują się 29 września o godzinie 19. Do największych przebojów zespołu można zaliczyć m.in. Kasiu Katarzyno, Jasnowłosa czy Barabara. Bilety w cenie 35 zł od osoby do nabycia w kasie WDK od 1 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OO, Pływalnia Miejska w Wąbrzeźnie zatrudni ratowników WOPR, posiadających wymagane uprawnienia do pracy. Poszukiwana jest także osoba na stanowisko masażystki-masażysty. Pływalnia oferuje również możliwość wynajęcia pomieszczenia przystosowanego do prowadzenia działalności gabinetu masażu. Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjno-technicznymi od 1 lipca do 20 sierpnia Wąbrzeski basen jest nieczynny. Miejska pływalnia zaprasza ponownie po sezonie wakacyjnym już od 21 sierpnia. Centrum Technologii Informacyjnych Emisja ogłasza nabór formularzy do projektu Fabryka Firm. Zadanie ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w terminie do 28 lipca. Szczegółowe informacje odnośnie tego, do kogo kierowany jest projekt oraz jaki jest zakres i formy wsparcia jego uczestników, znajdą Państwo na stronie www.e-misja.org.pl. Skorzystać z dofinansowania mogą również potencjalni beneficjenci projektów lokalnej grupy działania Ziemia Wąbrzeska. Stowarzyszenie zaprasza również do skorzystania z indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosku oraz związanych z nim dokumentów aplikacyjnych.